Cześć, witamy w kolejnym odcinku w Medical Aesthetic. Dzisiaj już jest to nasz ostatni odcinek na temat trychologii z naszym specjalistą, z panią Anią Janiak-Hutna z gabinetu Anes na Bemowie. Dzisiaj poruszamy już taką finalną kwestię, czyli zabiegi w gabinecie kosmetologicznym, trychologicznym. Witajcie w kolejnym naszym odcinku. Witam. Pytanie, Aniu, zasadnicze, tak jak wcześniej powiedziałam, ten odcinek będzie poświęcony typowo na temat zabiegów na temat skóry głowy. Powiedz mi, topowe twoje zabiegi, które ty wykonujesz w swoim gabinecie. Jeżeli chodzi o zabiegi na skórę głowy, które możemy wspomóc terapię i przygotować do pielęgnacji domowej, bądź jakby spotęgować te działania, które rozpoczynamy, to jest kluczowym takim rozpoczęciem pracy na skórze głowy odpowiednio dobrany peeling do skóry głowy, czyli usuwamy obumarłe komórki naskórka, oczyszczamy taką całą okolicę z nadmiaru i łuski, i wszystkich rzeczy, które znajdują się w postaci zanieczyszczeń, które też są z produktów do stylizacji włosów i tego, co też wydziela nam skóra. Po takim przygotowaniu nakładamy takim bazowym moim produktem, to jest torf organiczny. Potem dokładam, w zależności do tego, jaki mam problem, tak? Czy to jest skóra łojotokowa, czy to jest skóra z problemem właśnie takim suchości, odwodnienia, bądź zmian z łupieżem suchym, bądź z łupieżem tłustym, odpowiedni preparat do tego w postaci toniku. Taką całą przygotowaną jakby mieszankę nakładam sobie tak jak farbę na włosy, tak? Przedziałek po przedziałku, żeby cała ta okolica była objęta tym produktem. Potem na koniec, tak, wszystko musimy dokładnie spinningować, oczyścić, tak, bo torf jest torfem organicznym, to są substancje naturalne, które trzeba usunąć i zmyć ze skóry głowy. Jakby wiele firm ma podobne też takie działanie, tak, które nakładamy w postaci czy produktów, w postaci produktów płynnych, bądź takich właśnie, które są produktami trochę brudnymi do umycia. I to się zmywa wodą. Tak, to się zmywa wodą, i to jest bardzo odżywcze i niwelujące jakby pewne miejsca, gdzie mamy skórę potrzebującą. I to możemy sobie jakby wykonać w takich warunkach gabinetowych. Ale czy do tego, Aniu, jest nam potrzebna myjka? Jest nam potrzebna myjka. Zabieg jest takim zabiegiem, trochę jakby zabiegiem fryzjerskim, z tego względu, że my w tym momencie bawimy się czymś takim, co musimy zaaplikować, tak jak farbę fryzjer, miejsce po miejscu, i to wykonujemy w gabinecie, przynajmniej u nas, tak? Taki mamy zabieg trychologiczny. Potem po usunięciu tego produktu dajemy zalecenia w zależności tego, jak mamy wywiad i jaką mamy analizę skóry głowy, produkty, którymi się klient wspiera i działa w domu. Suszymy te włosy. Suszymy, tak? Dokładnie, tak. My jakby nie zajmujemy się tutaj, bo nie jesteśmy fryzjerami, nie zajmujemy się całą tutaj stylizacją, ale jakby dbaniem o dobrą kondycję skóry. To jest taki etap przygotowujący do pielęgnacji domowej w postaci produktów takich dermokosmetycznych, tak? Aniu, a ile taki zabieg, no dobrze, przychodzi torf, zmycie, peeling, i powiedzmy, i to jest oddzielny, to jest jeden zabieg, tak? To jest tak, to jest zabieg, który jest zabiegiem albo zabiegiem kilkukrotnie powtarzającym, tak? Jeżeli na przykład u klienta nie wykonujemy zabiegów z innej grupy, to są zabiegi, które raz w miesiącu bądź na początku co dwa tygodnie powinien być powtórzony, żeby wspomóc tą pielęgnację domową, żeby tą skórę podgoić, podleczyć, tak, i przygotować do tego, żeby mógł sobie jakby w warunkach takich domowych dalej kontynuować tą pielęgnację. I już ile takich zabiegów najlepiej byłoby wykonać? I ile trwa taki zabieg? Zabieg trwa ponad godzinę, tak, bo
bo każdy produkt, który nakładamy, musimy chwilę odczekać, też potem musimy też zmyć, wysuszyć, tak, i klient wtedy może wyjść do domu. Więc jakby ten czas wydłuża się nam, ale jakby mniej więcej zabieg trwa tak jak zabieg kosmetyczny na twarz, a tutaj jest wykonywany zabieg trychologiczny na skórę głowy, który obejmuje peeling, odżywianie i odpowiednie potem produkt, który będzie produktem pielęgnacyjnym, tym aktywnym. Ile takich zabiegów powinno być wykonanych? To jest bardzo indywidualne, dlatego że czasami na przykład potrzebuje ten klient takiego wstępu, a czasami potrzebuje takiej stałej opieki, żeby co jakiś czas przyjść i jednak wspomóc, troszeczkę silniej zadziałać, aktywniej w warunkach takich właśnie gabinetowych. Więc jeżeli problem jest taki, że jest to sprawa taka bardzo ogniskowa, to nawet kilka tych zabiegów, a potem zabiegi podtrzymujące raz na jakiś czas, przychodzimy na taki właśnie zabieg peelingująco-odżywczy do gabinetu. I co jaki czas taki zabieg przypominający powinniśmy wykonać? Tutaj też jest bardzo indywidualna sprawa, bo tak jak mówię, trychologia jest taką dziedziną, gdzie są rzeczy, które są jakby niezależne od nas, tak? Są to czynniki takie zewnętrzne, które mają wpływ na kondycję i na to, co się dzieje, ale po takiej kuracji, po takim jakby podleczeniu i takim wyprowadzeniu skóry, no to raz tak na 2 miesiące powinien klient się pojawić, żeby znowu jakby zaaplikować takie produkty, które będą produktami odżywczymi. A gdybyśmy miały jeszcze podzielić na zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne, które możemy wykonać w gabinecie, to jakie to byłyby zabiegi? Jeżeli problem jest głębszy i musimy przez jakiś czas jakby nad tą skórą popracować, tak, bo jest na przykład bardzo silna utrata też włosów, to wtedy wykonujemy zabiegi, albo zabiegi takie kombinowane na zasadzie połączenia kilku metod, albo zabiegi, które... Więc jeżeli na przykład wchodzimy z taką właśnie już bardziej aktywną formą, tak, czyli to jest forma na przykład iniekcyjna i klient potrzebuje takiego stymulowania, no wtedy na przykład łączymy sobie metodę czy karboksyterapii z metodą osocza bogatopłytkowego, bądź jeszcze na przykład tutaj sobie gdzieś przeplatamy zabiegi z mezoterapii igłowej bądź mikroigłowej. No to mniej więcej to tak wychodzi, że od 4 do 6 takich zabiegów powinno być wykonywane w odstępach co 2 tygodnie, co 4 tygodnie, w zależności na jakiej metodzie pracujemy i na jakich produktach pracujemy. Ale czy karboksyterapię i na przykład osocze bogatopłytkowe, bądź karboksyterapię i mezoterapię igłową możemy wykonać w trakcie jednej wizyty? Nie, nie łączymy tych zabiegów, łączymy je w terapii, jak najbardziej nawet naprzemiennie namijane, raz spotykamy się i wykonujemy karboksyterapię, innym razem spotykamy się i wykonujemy osocze bogatopłytkowe. Nie łączymy tych zabiegów ze sobą, ponieważ to są zabiegi jakby dające nam cały czas poprawę ukrwienia i stymulacji czynników, które pobudzają brodawkę do prawidłowego wzrostu i do tych podziałów komórkowych, więc jakby tutaj dwie metody nałożone na siebie nie dadzą nam lepszego efektu. Czyli wszystko potrzebujemy czasu. Czyli mogłybyśmy przestymulować skórę? Mogłybyśmy ją zbyt bardzo podrażnić, to raz, a druga sytuacja taka jest, że nie uzyskamy efektu głębszego, lepszego. Tak? Więc my musimy dać czas skórze i brodawce włosa na odpowiedź. Tak. Czyli musimy tutaj też klienta jakby poinformować, że jest to zabieg, czy są to zabiegi rozwleczone w czasie i musi się niestety uzbroić cierpliwość. Tak, dokładnie. No właśnie, a tu wiele klientów niestety chciałby tak, nawet trzy metody na raz połączyć i żeby na przykład za miesiąc tak uzyskać ten efekt, tak, o którym marzymy. Prawda? Tak, to jest tutaj jakby czas jest takim nieuchronnym tym, którego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, to mówię, tutaj proces rozpoczęty, musimy poczekać na to, żeby skóra mogła mieć czas na to, żeby te procesy zaistniały i żeby ta odpowiedź była
ale nie natychmiast. Aniu, a tutaj już padło hasło osocze bogatopłytkowe. Wiemy, że środowisko jest dość mocno podzielone w kwestii wykorzystania osocza bogatopłytkowego w zabiegach trychologicznych. Powiedz proszę, kiedy warto i kiedy jest sens stosować osocze bogatopłytkowe, a kiedy no tak naprawdę, mimo że zastosujemy, oczywiście nie pogorszymy stanu klienta, ale i tak mu nie pomożemy, nie przyniesie to żadnych oczekiwanych efektów. Na pewno tutaj też takim dużym wyznacznikiem jest to, w jakim stanie tak naprawdę jest nasze osocze, tak? Czyli tutaj morfologia, czyli ten pierwszy w tych etapach diagnostyki laboratoryjnej daje nam obraz, czy na przykład właśnie badanie klient, najpierw, po prostu. Badanie, tak? Czy faktycznie to nasze osocze będzie osoczem, które spełni te warunki, jeżeli chodzi o poprawę i o to, co jesteśmy w stanie jakby tą metodą uzyskać. Jeżeli osocze nie jest dobrej jakości, tak, ponieważ jakby te wyniki morfologiczne nie są dobre, no to nie oczekujmy jakby od tej metody stuprocentowego tego, co możemy uzyskać, więc tutaj w zależności tego, jak jest zakwalifikowany klient, pacjent, możemy danymi metodami dalej działać. Ale czy na przykład u kobiet, które mają nadmiar testosteronu, jest sens zastosować terapię z osoczem bogatopłytkowym, czy lepiej jest zastosować, nie wiem, mezoterapię igłową czy mikroigłową z odpowiednio dobraną mieszanką mikro, makroelementów czy witamin? Na pewno tutaj jakby też każdy z nas będzie miał trochę inny pomysł na to, prawda? Więc na pewno są osoby, które są zwolennikami jakby wygaszenia tego działania, które też jako taki proces następuje w mieszku włosowym, tak, że można zacząć jakby troszeczkę od innej części, czyli zadziałać preparatami, które będą miały możliwości wygaszenia całej tego procesu, który jednak ten testosteron nam inicjuje. Więc jakby można zacząć sobie właśnie od takiej metody na początku iniekcyjnej, ale na produktach, a w późniejszym etapie, kiedy jakby trochę ten testosteron zostanie w tym mieszku włosowym, tak, troszeczkę wygaszony, ta cała forma właśnie z 5-alfa reduktozą, kiedy możemy troszeczkę tymi preparatami to zniwelować, można wtedy wejść z osoczem bogatopłytkowym, który też będzie, jeżeli tak by tutaj morfologia i badania są prawidłowe, da nam większe spektrum działania pod kątem takiego czynników wzrostu, czyli też jakby działamy w sposób troszeczkę inny pod kątem odżywczym, tak? Czyli też stymulujemy cały czas, ale stymulujemy już bardzo intensywnie naczynia krwionośne i cały jakby proces regeneracji i poprawy tak, tego, co się dzieje już na etapie brodawki włosa. A jeżeli mamy klienta, który nie ukrywa, że ma bardzo niski próg bólu, boi się igieł, czy jest dla niego jakaś pomoc? Jeżeli jednak taka kwestia igła strzykawka jest taką częścią, gdzie jesteśmy bardzo mocno zablokowani, to na pewno można też z takich metod nieinwazyjnych skorzystać, tak? No to są właśnie te wszelkie zabiegi związane z tą formą odżywienia i poprawy mikrocyrkulacji w naczyniach krwionośnych za pomocą właśnie i torfu, i peelingu, i odpowiednich składników, które bardzo silnie pobudzają, które są dobrane odpowiednio do tego, z jakim problemem do nas klient przychodzi, ale również na przykład są metody infuzji tlenowej, tak? Z której jesteśmy też w stanie skorzystać i wykorzystać jednak taką dosyć intensywną formę dotlenienia tkanki za pomocą tlenu medycznego. Aniu, a powszechnie dostępny w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych Darsonval? Darsonval w ogóle dla mnie to jest takie urządzenie, które jest urządzeniem bardzo starym i technologią bardzo zapomnianą. Tutaj wykorzystuję zawsze przed zabiegiem i po zabiegu, żeby też i zdezynfekować tą skórę, przygotować ją do zabiegu, żeby ją też dobrze dotlenić, ale również i klienci, którzy też mają tą taką barierę przed zabiegami iniekcyjnymi, mogą w domu sobie tego typu zabieg, tak, pobudzający wykonać również bez żadnego problemu, żeby też działać pobudzająco. No
tylko jest pelota, no i potem jest taki grzebień. Dokładnie, prawda? Tutaj nikomu się krzywda nie stanie, tak? Bo tutaj nie zostanie ani osoba poparzona, ani nic się nie wydarzy niepożądanego, więc uważam, że tutaj nie przedawkuje na pewno z takim urządzeniem, które jest bardzo łatwe w obsłudze, więc jak najbardziej oprócz gabinetu może klient w domu takim urządzeniem się wspomagać. Myślę, że dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy, bardzo dużo. Wiemy już, że są zabiegi i inwazyjne, i nieinwazyjne. Dla każdego coś znajdziemy, zarówno też dla osób, które w swoim gabinecie posiadają, tak jak Ania, myjki fryzjerskie, czy też dla osób, które takich myjek nie posiadają. Aniu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za poświęcony czas i bardzo dużo ciekawych informacji. Ja również bardzo dziękuję, więc korzystajmy z tej dziedziny trychologicznej, dbajmy o włosy i o skórę głowy, dbajmy o włosy, dopóki je mamy, tak? Więc dokładnie. Jakby tutaj też jest to dziedzina trudna i dla klienta, i dla osoby, która też musi dobrać odpowiednią metodę, ale na pewno warto, bo są sytuacje takie, kiedy przychodzi do nas klient, mogłybyśmy bardzo wiele zdziałać, podjąć próbę walki, no ale jest za późno. Jest to jednak, tutaj czas też dla nas działa na niekorzyść, bo dopóki mieszek włosowy jest w skórze głowy, jesteśmy go w stanie różnymi metodami pobudzać, podejmować próby. Także jeszcze raz powtarzam, dbajmy o włosy, dopóki jeszcze one je są. Mamy. Tak, i je mamy. Trzeba też zaufać specjaliście. Absolutnie. I uzbroić się po prostu w cierpliwość. Tak, tak. Tutaj cierpliwość jest kluczowa. Najważniejsza. Trzy odcinki za nią dobiegły końca, ale to nie jest absolutnie koniec spotkań za nią, ponieważ przygotowujemy dla Was kolejne nowości w Medicalu i kolejne odcinki, też między innymi z udziałem Ani. Ale zachowajmy sobie trochę może tak, dla tajemnicy. Siebie. Dokładnie. Niebawem uchylimy rąbkę. Dziękujemy ślicznie Wam za uwagę i dziękujemy Ani. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.